Cześć, mam na imię Roxana, witam Cię serdecznie na moim kanale Make-upownia. Na co dzień prowadzę swoje studio wizażu o tej samej nazwie, Make-upownia Roxana Smakuła Wizaż. Oczywiście zajmuję się malowaniem, wykonywaniem makijażu na innych. Stylizuję również brwi oraz paznokcie. I jeżeli zobaczyłaś ten tytuł, kliknęłaś film, jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś zainteresowana tą tematyką, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam, oglądaj dalej. Bardzo bym chciała, żebyś mi napisała pod spodem, pod tym filmem, na YouTubie bądź Facebooku, czy spotkałaś się z taką sytuacją, może Ty bądź ktoś z Twoich znajomych chodzi na stylizację paznokci żelowe, hybrydowe, naturalne czy akrylowe, do salonu i spotkałyście się z taką sytuacją, spotkałaś Ty się osobiście może z czymś takim, że taki peeling jest używany, słuchajcie, wielokrotnie. Na przykład widzisz, że pani, która wykupuje paznokcie, używa peelinga, po czym ten sam peeling jest używany na Tobie. A może byłaś tą szczęściarą tego dnia i pierwsza jesteś tego dnia, i ten peeling był użyty na Tobie pierwszy raz, natomiast powędrował on na osobę, która była po Tobie. Takie peelingi powinny być używane jednorazowo. Dodatkowo stylistka przed każdą stylizacją powinna umyć ręce, używać jednorazowych rękawiczek dla Was. Słuchajcie, psikanie preparatami peelingów nic nie zdziała. Takie zabiegi nie spowodują zabicia drobnoustrojów, bakterii i wirusów, które są na pilnikach. Co się może stać, gdy taki pilnik jest używany wielokrotnie? Przede wszystkim chciałabym Wam uświadomić, że stylistka potrafi zrobić stylizację z 3 do 6, 7 osób dziennie, jeśli jest szybka, to nie jest istotne. Teraz wyobraźcie sobie, że taki peeling, jesteście ostatnią osobą, taki peeling przyszedł przez, dają na to 6 osób. Wy nie wiecie, co tak naprawdę osoby przed Wami, czy nie chorowały na coś, czy nie miały czegoś we krwi, czy nie są na coś chore. A jak można się w ogóle zarazić grzybicą paznokci, bądź w najgorszym wypadku właśnie jakimiś wirusami? Na przykład zapaleniem wątroby typu B i C, bądź wirusem HIV. Zarażenie się tymi chorobami najczęściej właśnie dochodzi przez kontakt z krwią. Często mniej wprawione stylistki mogą po prostu zaciąć Was w okolicy paznokcia, zaciąć Was pilnikiem, ponieważ pilnik z jednej strony zazwyczaj ma dwie gradacje. Ten akurat ma 100 na 180, z jednej strony jest dość gładki, ale druga strona jest bardzo ostra. To jest gradacja już na poziomie 100. Może się zdarzyć, że będziecie zacięte. Gdzieś w okolicy paznokcia wydostanie Wam się krew, bądź może komuś przed Wami, nawet osoba przed Wami została zraniona, Wy o tym nie wiecie, a taki pilnik jest używany na Was. I gdy po prostu macie kontakt z czyjąś krwią, możecie się zarazić takim wirusem. Wy nie wiecie, naprawdę nie wiemy, co dana osoba przed Wami, czy po Was, czy nie jest na coś chora. Więc zwróćcie tutaj szczególną uwagę na to, czy stylistki paznokci w Waszych salonach używają jednorazowych pilników. Argumenty w stylu, ale ja dezynfekuję pilniki sprayem, są żadnym argumentem, ponieważ są takie wirusy w formie przetrwalnikowej, czyli one tak jakby się uspokajają, tak jakby są uśpione w niedogodnych warunkach, ale jeśli mają warunki dogodne, czyli na przykład po odparowaniu alkoholu, one się znowu uaktywniają, więc dalej możecie się czymś zarazić, więc taki pilnik powinien iść albo do kosza po Waszej stylizacji, w najlepszym wypadku taki pilniczek powinien iść dla Was do domu, do swojego użytku. To są, że tak powiem, dwie sytuacje, jeśli chodzi o jednorazowy pilnik.
Słuchajcie, jeśli ten film Wam coś uświadomił, może jeśli przyda się on Waszej przyjaciółce, koleżance, mamie, osobom, które znacie i wykonują manikir, to bardzo proszę udostępnij ten film. Niech go zobaczy więcej osób, ponieważ zdaję sobie sprawę, że świadomość na temat higieny i bezpieczeństwa pracy jest dalej dość niska, mimo że Polska jest jednym z krajów, który ma najbardziej rygorystyczne przepisy, jeśli chodzi o sanitarne warunki. Musimy mieć wysterylizowane narzędzia i jednorazowe narzędzia. W Polsce to dość na wysokim poziomie, ale i tak jest bardzo duża ilość osób, która nie ma pojęcia, że pilniki powinny być jednorazowe i jakie są konsekwencje używania po prostu brudnych narzędzi na Was. Jeszcze będzie druga seria na temat czystych i sterylnych narzędzi, ale to będzie w kolejnym filmie. Także bardzo proszę, podziel się tym filmem, udostępnij go, jeśli sądzisz, że komuś się przyda. Bardzo też proszę, zostaw łapkę w górę, bo też nie ukrywam, stworzenie takiego materiału zajmuje trochę czasu. Będzie miło, jeśli zostawisz lajka albo na YouTubie, bądź na Facebooku czy Instagramie. Będę miała motywację, żeby jeszcze coś dla Was nagrać. I też zachęcam do subskrybowania kanału YouTube, do śledzenia fanpage'a na Facebooku, tam będzie też więcej informacji. Bo jeśli najbardziej chcesz być na bieżąco, to w sumie najwięcej rzeczy wrzucam na Instagram. To by było na tyle w dzisiejszym filmie na temat jednorazowych pilników i konsekwencjach nieużywania ich jednorazowo. Trzymaj się, do zobaczenia w następnej części. Pa, pa!